zmian w tych ustawach. To jest pierwsza uwaga. Druga uwaga, nie wiem w jakich warunkach w Lubartowie komisje się odbywają, być może odbywają w tej samej sesji, na której są prowadzone obrady Rady Miasta. Natomiast w przypadku Lublina oznaczałoby to też nakłady finansowe, bo każdą salę, a jak pan sam wie, to w wielu salach te komisje odbywają, w każdej sali musiała być, każda sala musiała być wyposażona w środki techniczne. Więc tutaj może bardziej bym upatrywał tych przyczyn, bo potrzebowałoby pewne niespore nakłady na nich, żeby dostosować te sale. Także takie, więc myślę, że to nie jest jakaś czyjaś zła wola, tylko wydaje się, że konsultowanie, to głównie było tutaj zarzutem brak konsultacji. Myślę, że w tym przypadku jest chyba niezbyt celowy. Panie prezesie, te pana uwagi, one były przedłożone komisji, bo pan składał je już. Tak, jak które dzisiaj złożyłem, to które złożyłem dzisiaj. Ale pan o nich mówił, ja pamiętam. Wcześniej składałem, tak, ale początku. Ja mam pamięć, dzięki Bogu, bardzo dobrą i o wszystkich elementach pan szanowną komisję już informował. I chcę tylko powiedzieć, że w tym momencie, na tym etapie nie ma możliwości już, bo Rada przyjęła projekt. I procedura przewidziana liderom prawa dla miasta, jakim jest miasto Lublin, na prawach miasta Grodzkiego, czyli równocześnie powiatu, ten proces już jest dalej. Już Rada Miasta na tym etapie w tej chwili nic nie może zmienić, bo ten dokument został przesłany prezesowi Rady Ministrów. On ma czas na wydanie opinii i on dopiero później wróci. Jeśli będą jakieś uwagi, to one będą zamieszczone. Jeśli by Rada później znowu wprowadzała, jest następna procedura takiego samego uzgadniania. Więc jakby tutaj jest organ kontrolny nadzorujący, jakim jest prezes Rady Ministrów, który czuwa nad tym dokumentem, jakim jest statut miasta dla miast powyżej 100 tysięcy, bo każde miasto, które liczy powyżej 100 tysięcy i jeszcze tam jest obowiązek budżetu, jaki jest, ma taki obowiązek. I w tym momencie nawet gdybyśmy, prawda, nie mamy już możliwości, w tym momencie ścieżka jest już pokonywana i statut wróci z powrotem dopiero po opinii prezesa Rady Ministrów. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Czy pan prezes nie będzie próbował zaskarżyć? Zaskarżyć? Nie wiem, czy jest procedura zaskarżenia, aczkolwiek też uwagi przesłaliśmy na Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, tak, która tutaj idzie. A, i to jest właśnie ścieżka, która daje. Tak, tam, gdzie on w tej chwili jest. Dobrze, bardzo serdecznie państwu dziękuję. Tym samym myślę, że wyczerpaliśmy porządek prac komisji. Dziękuję serdecznie i zapraszam do kolejnej komisji. Dziękujemy. Tak, patrzenie ma nienawiście. Na polu macie państwo porządek obrad. Czy są jakieś uwagi? Nie, szanowni państwo. Ale ja mam rodzinę, że to jeśli nie, to przejdziemy. Panie przewodniczący, to tak jak żeśmy się omawiali. Jeśli nie, to przejdziemy do procedowania porządku prac naszej komisji. Szanowni państwo, każdy z państwa otrzymał. Każdy z państwa otrzymał sprawozdanie z działalności Komisji Statutowej 7 kadencji Rady Miasta Lublin. Czy macie państwo jakieś uwagi? Jeśli tak, bardzo proszę. Taką uwagę redakcyjną do treści tego sprawozdania, mianowicie jest zdanie w zdaniu o pierwszym tym komisja na pierwszym ustaliła, że nadrzędnym celem pracy było dokonanie w statucie miasta Lublin zmian wynikających z ustawy dnia 11 stycznia 2018 roku, niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wydania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych oraz wcześniejszych zmian ustawy o samorządnym budżecie gminy celem dostosowania obowiązującego prawa. Tu ten ostatni fragment jest niezgodny z regułami języka polskiego. Mianowicie z tego fragmentu uznano, wynika to, jakbyśmy samorząd gminy dostosowali do obowiązującego prawa. Nie, to jest jak wiem. Wynikający z ustawy celem dostosowania do
go, znaczy zawsze zajmę go. Statutu powinno być gminy Lublin do... Statutu miasta. Lublinacie, w tym razie to go oznacza ostatni użyty, czyli w tym przypadku samorząd gminy. Ja rozumiem sens, jaki był, że tak sformułowane, to znaczy tak jakbyśmy samorząd gminy. To stosowanie statutu miasta. Ale to jest dobra, dobra, uwaga, go zamiast statutu miasta zamiast go. Ale ja wam, przepraszam, jeszcze nie skończyłem kolego jezior. Więc albo zmieniamy wyraz go na statut miasta, ale że w związku z tym, że statut miasta był już użyty wcześniej i byłoby dwukrotnie użyte, to proponuję po prostu odwrócić oraz dostosowania, chociaż też tutaj jest tak mówię, tytuł tej ustawy. Wykreślić go, bo co ja to ja za chwilę będziecie się moją ewentualnie po propozycję korygować. Albo tu zamieniamy to słowo go na inne, ewentualnie możemy odwrócić oraz dostosowania statutu do wcześniejszych zmian w ustawie o samorządzie gminy. Myślę, że to nawet bardziej by... Czyli propozycja zdaniem... jest, aby treść tego zdania brzmiała następująco. Bardzo proszę. Ostatni tam oraz dostosowania statutu do wcześniejszych zmian w ustawie o samorządzie gminy. Myślę, że to jest prostszy, będzie język powiedziane. Gdzie ty tutaj? Bo przy takim sformułowaniu nie jest to zgodne z... Czy ja ta treść miałaby być? Celem dostosowania zgodnie z ustawą... A chyba, że w sumie dlaczego teraz dokonanie zmian wynikających... Z ustawy. Oraz, tak, można w ogóle... Tak. Oraz wcześniejszych zmian w ustawie o samorządzie gminy. Ostatnio tak. I celem... Bo to celem rozbija całkowicie sens. Proponujemy kropkę i usunięcie pozostałej części celem dostosowania. Kto z Państwa radnych jest? A ja jeszcze nie. Skoro przechodzimy do tego, mogę? Proszę bardzo. To o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli. No, ustawie nie... Ale to jest tytuł ustawy. Dobrze. O zmianie niektórych, więc wymieniamy jedno w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych oraz wcześniejszych zmian w ustawie o samorządzie gminnym, ale to nie tylko ustawa o samorządzie gminnym, inne były, także pracownika. Sekundę. Ja bym napisała oraz, zaraz funkcjonowanie kontrolowania niektórych organów, oraz wcześniejszych zmian wynikających z ustaw w celu dostosowania zmieniających ustaw. Bo nie tylko ta druga ustawa. Ale ta jedna ustawa zmienia ileś ustaw. Trzy linki to jest tylko ustawa. Ta druga ustawa, ewentualnie możemy ją w cytat wziąć, w cudzysłów, jeżeli jest to niezrozumiałe. Ta jedna ustawa o zmianie niektórych ustaw, ta jedna ustawa zmienia ileś ustaw innych. Ale pan sekretarz wyraźnie mówił, że także przy okazji zmieniamy zapisy, które wynikają z poprzednich także zmian, niekoniecznie tylko tych wpisanych. Więc ja bym się nie ograniczała tylko do jednej ustawy, bo tam też nie było. Więc żeby był zapis szerszy, to bym dodała oraz wcześniejszych zmian w ustawie o samorządzie gminnym i innych w celu dostosowania i innych celem dostosowania do obowiązującego prawa. Bo to nie była tylko jedna ta ustawa. Dzień dobry. Pan poprzednia komisja. A przepraszam. Ale nie, śmiało. Gratulacje. W ogóle gratulacje. Ale dobrze znanego egzaminu. A skąd tu nie wiedzieć? Po pierwsze jest w zdaniu słowo nadrzędnym, czyli to nie oznacza, że to jest jedyny cel. Tak, a poza tym mogłoby się stać, że ta ustawa, która zmienia ileś ustaw, będziemy powielać to... Nie, słowo nadrzędne w ogóle wykreślić. Ale dobrze. Nie. Cel nadrzędny, priorytetowy, jakby wskazujący do działania. Ale po co nadrzędny? Celem prac było. I po co nadrzędny? Ale nie tylko, przecież dokonaliśmy zmian, które też nie wynikają de facto z samej ustawy. Było parę drobnych zmian, które nie wynikały z ustawy, więc to jest cel nadrzędny dostosowania do ustawy. I o tym celu mówimy.
Dobrze, szanowni państwo, czy są jeszcze jakieś uwagi? Bo jeśli nie, to chciałabym poddać pod głosowanie propozycję pana radnego Margula, czyli postawienia kropki po gminnym i usunięcia tej części, która jest po właśnie przeciwku. Kto z państwa radnych jest za zaproponowaną poprawką? Bardzo dziękuję. 4 głosy za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy są jeszcze jakieś uwagi? Tutaj jest takie długie zdanie, co żeśmy tutaj zmienili w naszym statucie. I na końcu jest takie zdanie, a także uszczegółowienia przy wskazaniu na nowe zapisy kwestii udziału w radach Rady Miasta osób z publiczności. No niezła manipulacja słowami. Zamiast napisać, że uniemożliwienie wystąpienia konkretnie w punkcie pytania, zapytania i tam było uwagi zapytania, tak? W tym punkcie, to uniemożliwienie mieszkańcom wypowiedzi. Tak powinno być napisane, a nie tak pięknie manipulując zdaniem, że zostało to uregulowane. Wystąpienie osób z publiczności. To był punkt wolne wnioski i zapytania. Dostępny dla mieszkańców do tej pory, a w tym momencie on jest tylko dla radnych i pana prezydenta. Więc ta manipulacja jest wyjątkowa w tym właśnie sprawozdaniu z działalności Komisji Statutowej 7 kadencji Rady Miasta Lublin. Ja bym prosiła, żeby nad tym w tej chwili się zastanowić i zapisać to uczciwie, tak jak jest w statucie obecnie. To ja mam wniosek, proszę podyktować jak, bo jeśli się wnosi. No właśnie, jeżeli wniosek, to bardzo proszę podyktować, to jest wniosek, poddamy go pod głosowanie. Ale to trzeba ten wniosek jak zapisać. A także uszczegółowienia przy wskazaniu na nowy zapis. Nie. Wskazano. Skreślamy, a także uszczegółowienia i przy, tak, a także uszczegółowienia przy, to skreślamy i piszemy tak, wskazano na nowy zapis kwestii udziału w obradach Rady Miasta osób z publiczności. Na nowy zapis z kwestii braku możliwości udziału w obradach Rady Miasta osób z publiczności. Dobrze, to z państwa radnych jest bo ja nie bardzo nie wiem, jak mam brzmieć to zdanie. Jeszcze raz. Czyli wykreślamy co? Tutaj jest to po przecinku. A także uszczegółowienia przy, skreślamy. Słowo przy. Zostawiamy, wskazano, piszemy, zmieniamy to wskazanie na wskazano. Nie, to nie będzie trzeba. Także uszczegółowienie, wskazano? Nie. Nie, a także uszczegółowienie, skreślamy. I ty jesteś nieprzytomny, a także uszczegółowienie, o tak. Wskazano, wskazano na nowy zapis. Kwestii braku możliwości udziału w obradach Rady Miasta osób z publiczności w punkcie wolne wnioski i zapytania. Ale do wniosku jest nieuzasadnienie, mamy prawo dyskutować, czy wniosek. Nie? Jeżeli mogę dokończyć swoją wypowiedź, to uważam, że przyjęłabym tak, jak jest to sprawozdanie, ale jeżeli kolega już tak szczegółowo czepia się słówek, to naprawdę tu jest przekłamanie w tym zdaniu i absolutnie nie zgadzam się z tym, żeby tak przyjąć sprawozdanie z działalności Komisji Statutowej, bo wiecie dobrze, że podejmowaliśmy ten temat, analizowaliśmy to
i wyjaśnienia pana mecenasa, że w innych punktach publiczność, osoby z publiczności będą miały możliwość wypowiedzi, to jest nie jest właściwa z uwagi na to, że mieszkańcy mają różne uwagi, a nie tylko w charakterze uchwał, które uchwalamy. Na przykład jest uchwała o wynajmie lokali, więc może się mieszkaniec tylko w tej kwestii wypowiedzieć tego właśnie lokalu wynajętego, tak? Jeszcze trwały, tak? A były punkty, bo my chcemy obradować. Był punkt. Chodźcie, proszę, będziecie obradować do kamery. Proszę. Mogłeś obradować. No, proszę mi nie przeszkadzać. No, proszę. Nie, ale ja rozumiem. A w punkcie wolne wnioski i zapytania mieli możliwość różnych jakby sygnałów do Rady Miasta, dokładnie, do pana zgadzam. Prezydenta. Ja byłem przeciwko temu zapisowi. W tym punkcie mieszkańcy mogli krótko, zwięźle zadać głos, a przewodniczący określić minuty wypowiedzi mieszkańców. Więc absolutnie uważam, że ten punkt jest tutaj. Wprowadza ograniczenia. Wprowadza ograniczenia, a sprawozdanie manipuluje i bardzo, bardzo brzydko, bardzo brzydko. Trzeba było to ominąć, a nie pisać o tym, albo trzeba to zmienić tak, jak jest, tak jak prawdziwie jest. I podać w wolne wnioski, zapytania, że się ograniczyło głos mieszkańcom. Po pierwsze, to nie jest tam napisane, że jest rozszerzony punkt. Wtedy to można powiedzieć, że to jest nieprawda. Ale jest z tego uszczegółowienie. Jakie to uszczegółowienie? Potencjalnie przerwanie, teraz mówię. W związku z tym, poza tym myśmy ten temat już wielokrotnie omawiali. Oczywiście pan mecenas raz coś takiego powiedział, natomiast myślę, że to akurat wielokrotnie mówił co innego, znaczy w sensie takim, że mówił, że mieszkańcy również się będą mogli na taki. Niech pan nie mówi za pana mecenasa. Niech pan nie mówi za pana mecenasa w tym momencie. Tylko za siebie. Czy może pani choć chwilę zachować kulturę? Pan kultury nie ma. Pan kultury nie ma. Tak? Tak. Bo mówi pan za pana mecenasa, a nie za siebie. Wybądźcie w przyszłej kadencji w innych komisjach. Czy radna Suchanowska przed chwilą nie cytowała mecenasa? To nie, radna Suchanowska może mówić za mecenasa, ja nie mogę. Tak? Tak, bo radna Suchanowska się najlepiej naprawia. Omawialiśmy to i w mojej ocenie wielokrotnie padło, że będą mogli zabierać udział. Poza tym, co to ma być? Sesja Rady Miasta nie ma być Hyde Parkiem, gdzie wyjdzie parę osób i będzie swoje oświadczenia wygłaszać. I sesja będzie do trzeciej w nocy trwała, bo na każdą sesję przyjdzie grupa osób, która będzie miała do powiedzenia w każdym temacie niezwiązanym z sesją. Sesja Rady Miasta to jest zbiór tematów i mieszkańcy w tych tematach, które są podejmowane, zawsze mogą zabrać głos, jeżeli nie ma sprzeciwu ze strony Rady Miasta. Rozszerzanie tego. I wcale nie uważam, że tutaj zapis jest niezgodny z rzeczywistością. Dobrze, bo z tego podaję pod głos. Ja bym tylko dodała jeszcze może jedną taką tylko drukarską. Przy wskazaniu na nowy zapis w kwestii, nie kwestii udziału, w kwestii udziału. Bym dodała w. Chodzi o kwestię, nie w środek. Tylko kwestię jako problem. Zapis kwestii. Tak, jako problem. No jakby w sprawie kwestii, nie? No nie wiem, ja tylko, no właśnie tutaj dodać zapis kwestii udziału. Dobrze, może najpierw przegłosujmy poprawkę pani radnej Suchanowskiej. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem poprawki zaproponowanej przez panią radną Suchanowską? Dwa głosy za, kto jest przeciw? Dziękuję, poprawka nie uzyskała większości. I kolejna uwaga. A ja do tego dominicę, tak? Pytam również chciałabym usłyszeć koleżanek i kolegów. Nie opieram się tylko na nowy się zapis. Wydaje, że kwestia jako problem jest. Kwestii, zapis kwestii. W kwestii udziału. Nie kwestii jako problemu zagadnienia. Chyba. Kwestii jako.
Jest to poprawne. Językowo jest to poprawne. Czy jedna i druga? Obydwie formy są poprawne. Ostatnie zdanie. Obydwie formy są poprawne. To zapis kwestii. No ale zapis kwestii. Tak, kwestii jako zagadnienia. Nie, kwestii zagadnienia problemu. Zapis przecinek kwestii. Tak, to też jest poprawne. No, obydwie formy są poprawne. Dobrze, przejdźmy dalej. Więc wycofujemy. Zostawmy. Dobrze, szanowni państwo, jeśli nie ma więcej uwag, tutaj głosowanie całość sprawozdania z działalności Komisji Statutowej. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Statutowej 7 kadencji Rady Miasta Lublin? 3 głosy za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przeciw były 2 osoby. 3 głosy za. A wstrzymały się czy przeciw? Przeciw. A przeciw. 3-2-0. Tym samym sprawozdanie z Komisji Działalności Komisji Statutowej 7 kadencji Rady Miasta Lublin zostało przyjęte. Dziękuję bardzo. Tym samym wyczerpaliśmy również porządek. Dziękuję. A, sprawy wniesione, tak? Czy są jakieś sprawy wniesione? Proszę bardzo. Na początek Krzysztof Golski, Fundacja Wolności. Dziękuję członkom komisji za poświęcony czas, bo dla każdego z państwa jest taka kolejna dodatkowa komisja, która pracowała intensywniej niż komisje stałe, także dziękuję za tą pracę, którą państwo tutaj włożyliście. Projekt uchwały w sprawie zmian statutu na BIP-ie pojawił się dzień przed poprzednią sesją. Dopiero później zdążyłem się z tym zapoznać, w związku z tym mam tutaj takie taki wniosek do państwa, do komisji, to przekażę może pisemnie, po punkcie mogę mówić. Po pierwsze, prosił państwa jako komisję o to, żeby państwo kończycie pracę, ale o to, żebyście się zwrócili do prezydenta, aby przeprowadzić jednak konsultację społeczną z mieszkańcami w sprawie zmian w statucie miasta. Jest to najważniejszy dokument miejsca konstytucja. Uważam, że mieszkańcy powinni się wypowiedzieć na temat tych zapisów, które tutaj są. Na jednym z ostatnich posiedzeń, jak zapytałem, to mecenas powiedział, że nie ma takiego obowiązku prawnego. Faktycznie obowiązku nie ma, ale myślę, że byłoby to dobre rozwiązanie, jeśli chce prezydent czy władze miasta, rada miasta włączać mieszkańców współdecydowanie, że mogli się wypowiedzieć na temat statutu. Poza tym mam kilka uwag do tej uchwały, która, tak jak mówiłem, późno trochę się ukazała na BIP-ie. Po pierwsze, zapis proponowany w paragrafie 50 ust. 2 statutu: przebieg sesji nagrywa się na nośnik elektroniczny, który przechowuje się na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa. Uważam za trochę niefortunny, bo jednak wolałbym, gdyby było zapisane, że te nagrania znajdują się, są udostępniane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, tak jak tego wymaga ustawa. A tutaj to można odczytywać, że może w jakimś archiwum te nagrania mają się znaleźć. I też przy okazji nagrań ubolewam nad tym, że nie zgodziła się Wysoka Komisja do tego, żeby również nagrywać i publikować nagrania z posiedzeń Komisji Rady Miasta. I wskażę tutaj, że w mieście Lubartów takie nagrania z posiedzeń komisji są prowadzone i są publikowane na stronie Urzędu Miasta od kilku lat. Niestety tutaj w Lublinie tego wychodzi, że w zapisach statutowych się to nie znalazło, mimo tego, że o to wnioskowaliśmy. Ponadto tutaj jeszcze jest paragraf 61 ust. 3, który dopuszcza zliczanie głosów przez radnych. Natomiast można by tutaj było ująć zapis o umożliwieniu sporządzenia i utrwalenia głosowania w formie urządzeń elektronicznych. Ponadto tutaj jeszcze chciałem zwrócić uwagę, że w ustawie o samorządzie gminy znowelizowanej w artykule 19 ust. 3 ustawodawca wskazał, że sposób działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji ustala statut gminy. Jest to dość ważna komisja, bo ona będzie miała wyłączność do rozpatrywania skarg, wniosków i petycji. I w statucie brakuje mi chociażby zapisu o tym, że osobę składającą skargę, czy wniosek, czy petycję zaprasza się na posiedzenie komisji, zapewnia się jej zabranie głosu. To tak pokrótce. Prosiłbym, żeby, bo ponieważ dzisiaj jest ostatnie posiedzenie, to pewnie już państwo nie zdążycie pracować, ale jeśli nie, to może prosimy o przekazanie prezydentowi, żeby też na piśmie odpowiedział tutaj na te uwagi i być może uda się jeszcze te zmiany wprowadzić do statutu przed jego uchwaleniem. Dziękuję. Panie Przewodniczący Krzysztofie, jedna uwaga. Tak naprawdę zmiany, które dokonaliśmy w statucie, myślę, że co najmniej w 95%
5, jeśli nie 99% dotyczącą zmian w prawie. W związku z tym no, wydaje mi się bezzasadne konsultowanie czegoś, bo mamy konsultować to, że prawo się zmieniło w taki czy inny sposób i my dostosować ten status do prawa. Wiadomo, że konsultacje też jest to proces jakikolwiek w jakiejś mierze kosztowny, więc przeprowadzenie konsultacji, które by kosztowały, uważam, że mogą być niezbyt racjonalnie wydanymi środkami publicznymi, bo mówię, tu są tak naprawdę tylko parę kosmetycznych zmian, nie wynika wprost ze